Witam was ponownie, jest trochę Lavander i gramy dalej w Alice Mare. W sumie nie sprawdziłem, czy Mare też może być tłumaczone jako Nightmare, czyli jako koszmar. Alice Mare, koszmar Alicja albo Alicjoszmar. Coś w tym rodzaju, nie wiem jak tłumaczyć, nie znaczy Mare. Może sprawdzić, pewnie teraz po prostu gadam głupoty. Zacznijmy grę. Tak, spotkaliśmy kota, pamiętacie, to było dziwne. Przyciszyłem swoją drogą jeszcze muzykę, żeby nie było aż tak głośno, bo wydawało mi się, że jest za głośna muzyka. Czy mogę się wrócić, czy mogę tu wejść? Nie chcę się otworzyć. To jest ten kot z Alicji Krainy Czarów? Właśnie zapomniałem powiedzieć. Czy to nie jest nauczyciel? O! Inny wizytor. Gość, powiedzmy. To już szósty. Nie wiem znowu jak to przetłumaczyć. Tak czy inaczej, nie wyglądasz może na jednego z gości, tak? Tak czy inaczej. Dobry wieczór, Alice. Witaj. Jestem białym królikiem. Przewodnikiem tego świata. Tych światów. To duże miejsce. Więc wezwij mnie, jeśli czegokolwiek byś chciał. Ciała nawet. Niestety nie mogę się ruszyć z tego miejsca. Naprawdę, to jest straszny ból. Tylko muzyka fajna. La 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 la. Znam tę muzykę skądś. Tak, nie wspominając o tym, że klucze, które pozwalają, do drzwi, które pozwalają przejść do świat, przez światy, gdzieś zaginęły. Czy kij, czy klucz. A, 4 na 5 po prostu zniknęły. Ale wydaje mi się, że mogę łatwo zgadnąć, kto je posiada. I jak wcześniej powiedziałem, nie mogę nawet się ruszyć, ale jak powiedziałem wcześniej, nie mogę się ruszyć. Więc Alicjo, chciałbym cię o coś poprosić. Jak to brzmi? No spoko. Dziękuję. Na szczęście mam klucze... że już użyłem je, więc możesz spokojnie iść. Coś w rodzaju. Znając tego kolesia, znając tego, z kim mamy do czynienia, on pewnie je wszędzie gdzieś rozrzucił po całym świecie. Kiedy już znajdziesz jakiś, proszę, przynieś mi go. Nie wstydź się pytać, zadawać jakiekolwiek pytanie. Ale tym razem... Ale tylko tym razem, ponieważ nie mam zamiaru się powtarzać. Czy ty zrobiłeś właśnie minę, ten koleś jest utrapieniem? Prawda? No cóż. Mam nadzieję, że pomożesz. Ciekawe, nie ma czym się stopera. A nie, przyszłam tutaj stoperu tego. Okej. To są groby na lewej. Napis jest zbyt poplamiony, żeby go przeczytać. Zniszczonym bardziej mi odpowiedział. Okej, możemy wejść. Co to, topory? Nie wiem, nie mogę przejść tam na górę, bo się krawiesz, a nie wiem. Jakie masz pytanie? Jeśli chodzi o ten świat, co to jest za świat? Mówiąc ogólnie, to są miejsca, które skrywają jakby ukryte części serca Alicji. Ponieważ powierzchnia serca wkrótce zniknie, rozumiesz? Mogą być zamknięte lub otwarte. Ale głównie są zamknięte, te części serca, tak? Ludzie nie lubią się tutaj. A, ludzie nie lubią tutaj innych, jakby wałęsających się po ich sercach, tak czy inaczej. Ja posiadam klucze, więc po prostu zapytaj, poproś. I będziesz mógł wyjść. Tak długo, o ile mi je zwrócisz, tak, te klucze. Drzwi mogą być otwarte bez klucza z wewnątrz. Z wewnątrz, ale nie z zewnątrz.
drzwi świata możesz znaleźć za mną, za moimi plecami. Mam nadzieję, że mi pomożesz. Jakieś pytanie. Jeśli chodzi o białego królika. Jeśli chodzi o mnie, cóż, oprócz tego, że jestem strażnikiem, lubię dzieci. Okej. To byś miał kocie. I on jest innym przewodnikiem. Spotkałeś go, tak? A, jego widok sprawia, że się źle czuję. Naprawdę dziwny z niego kot. I have him to... A, to przez niego mam taki kolor skóry i nadgryzione ucho. Całkowicie niepasujące gusta. Nie znoszę w nim wszystkiego. Następnym razem, jak się spotkamy, chciałbym trochę mu dogadać. Mam nadzieję, że pomogłem. No kurde, nie mogę przejść tam! Nie ma żadnych przedmiotów. Okej, wydaje mi się, że problem polegał na tym, że po prostu przychodząc tutaj, to już się załadowało. Tylko ja muszę podejść do przodu. Dokładnie, musiałem iść do przodu. A, ja myślałem, że coś się z grą zjebało. Ściągałem ją od nowa, konfigurowałem i tak dalej. Ja pieprzę. A, yo. No yo. Dobrze się sprawujesz? Ja czuję się wprost świetnie. Nie, czy ty się dobrze czujesz, tak? Ja się czuję świetnie. Klucze? To nie ja, drogi panie. To prawda, i nie ma żadnych ale. Oczywiście, że je ukradłem. Ale tylko dlatego, żeby... bo ktoś mnie to poprosił. No, nie mogę ci powiedzieć. Mogę być kłamcą. Ale nie... mogę być kłamcą, ale nie skłamię tobie, przyjacielu. Jakiś inny sposób, żeby je odblokować? Nie, oczywiście, że nie ma takiego sposobu. Może ktoś powiedział mi panieńskie imię matki. Albo imię twojego zwierzaczka. Ups! Nie pamiętam. O! Poza tym jestem tylko przewodnikiem. Jedyne co daję, to tylko wskazówki. Tam krew pod tobą jest. Podpowiedź to próba. Jeden klucz z jednego świata prowadzi do następnego. I tak dalej, i tak dalej. Czemu tak jest? I'm gnome. Nie sprawiam większych problemów niż ten koleś. Nie wiem, that guy, ale nie wiem, o czym mówisz. Biały królik, oczywiście, mam na myśli. Mam na myśli białego królika. Po prostu. Cierpnie mi futro na samym już przy wymawieniu jego imienia. Nieźle mnie pokiereszował. Pod tym moim kapturkiem. Też zobaczycie, jak wygląda? To prawdziwa groteska. Nawet dla ciebie. Dobra, teraz minął. Do zobaczenia. Ej, i powodzenia. Wow, naprawdę myślałem, że mam problem z grą. To było głupie. Naprawdę dużo się męczyłem. Nie można tak po prostu zajrzeć w serce ludzkie, tak? Nie rozumiem. Dwa razy można wybaczyć. Ale ten... co? Dwa razy można wybaczyć? Takie to podejście są wybaczalne. Ale nikt nie może odpowiedzieć na trzecie pytanie serca. A ten, kto nie odpowie, właśnie trzeci raz podejście, to będzie upadek. Prawdopodobnie musimy wybrać któreś z drzwi. Zamknięte. O, dzień dobry, Alice. Hej!
Jestem naprawdę teraz znudzona. Pobawmy się. Okej. Dobra. Co się bawimy? Chcesz otworzyć szafę? Dobra. Co się w tej grze dzieje? Mały nóż. Dziękuję. Różne książki, grzyby. Dziwne grzyby. Spróbujmy. Mamy dziwny kolor. Tak się zjedz. Okej. Okay. Wiedziałem, że to się nie tak, ale jak chciałem sprawdzić. Spróbuj, zostawmy je. Okej, okay, potłuczone. Świeci na zewnątrz, ładnie, słoneczko. Dziwna palma. Coś jest pomiędzy liśćmi. Pociągnijmy za liście. Są zbyt sztywne. Ostre też, no chodzi o to, żeby pociągnąć je gołymi rękoma. Pusty kubek. Zamknięte. O, już mi nóż. Okej, możemy teraz to obciąć? Użyjmy noża, żeby obciąć liście. Użyliśmy noża, żeby obciąć liście. Skrawek zeszytu. O! Mój dom jest głęboko w lesie. Witch's house? Na przykład, ktoś kojarzy z was? Jest tutaj wiele zwierząt. A powietrze jest naprawdę miłe. Przyjemne. To wspaniałe miejsce. Moja rodzina to mama, tata i jeszcze jedna osoba. Jest zawsze ze mną. Pewnie chodzi o to, że brat, czy siostra? Zawsze tam dla mnie jest. Od dobrego poranka do dobrej nocy. Za mocno przyciszyłem grę. Ledwo cokolwiek słyszę. Muszę, poczekajcie, pogłośnić. Okej. Ale to szkoda, że nie możesz się. Ale szkoda, strasza szkoda, że nie możesz się ze mną bawić. Berka, rozumiem rozdwojenie jaźni. Rozumiecie, co chodzi? Ta osoba, która ma niby siostrę, wiecie, o co chodzi, ten pokój. Właśnie ta osoba, z którą teraz mieliśmy się bawić. To chodzi o rozdwojenie jaźni, nie ma tej drugiej osoby. Dlatego się nie mogę bawić w Berka. Zajęte! Ha. Aż czwarty, okej. Czy dziadek do orzechów w tle gra? Szafka. Jestem szafką? Nic nie posiadam w sobie. Smacznie wyglądające owoce. Nic ciekawego. Notatka. Do mojej rodziny. Czy wiecie gdzie jest mój ten złoty medal? Miałem go wcześniej w szufladzie, albo chodzi o kieszeń po prostu. W kieszeni przed łóżkiem? Jeśli go znajdziecie, proszę włożyć w najwyższą szufladę po lewej stronie. Tata. Tak jasno na zewnątrz. Pysznie wyglądającym humory. Pachnie wspaniale. It smells delicious. Zamknięte. Nie no, bez sensu. Chciałem uciąć grzyby. Ale wydaje mi się, że tu się same używają te. Nic nie posiada, żadnego medalu, nic. Tutaj musisz być w takim razie. Coś jest za łóżkiem. Złoty medal. Masz medal? Na samą górę. Po lewej stronie.
Medal został odłożony tam, gdzie należy. Dziękuję. Masz to. Kawałek na zatki znowu. Moja matka nie jest moją prawdziwą matką. Słyszałem moją prawdziwą matkę. Nie, bo słyszałem, że moja matka zmarła z powodu choroby. Szydzi ze mnie nowa mama. Szmata. So I take the brunt. Więc zbieram od niej cięgi, coś w tym rodzaju. Jestem odpowiedzialna za wszystkie bolesne rzeczy. Ale kiedy jestem pokonana, a kiedy jestem bita, nie mogę się bronić. O ty kurwo. Dziecko bić, no jest. W ogóle kogokolwiek bić, to już jest złe. Studnia. No, kotek? Chcesz się pobawić w Nutetris? Jasne? Oj, jak mogę zmieniać ten? No i zjebałem już, no. Co teraz było? Nie, to powinno być tak. Dobra, ten ułożymy w ten sposób. Opa! Co teraz mamy? Okej, Squiggly! Ja muszę go tak ułożyć. Kolejna linia. Line piece! Coś mi to daje? To ułożę tutaj. Mogę tak grać bez końca Tetris, ale po co? Czy jest w tym jakiś cel? Pomocy! Ej, zmień się, ej! Ej! A, ty tutaj. Chyba tak położyć, wiecie? Line piece położymy tak. O, kolejny, dobra, to już położymy go tak. Okej. We leave it to grow. Czy ja to robię z jakiegoś powodu konkretnego? Nie mogę skończyć, no! I co? Level 3, gra skończona. Nie wierzę, to po prostu była gra w Tetrisa! Tetrisa mogę grać bez końca, no ale nie... O! Nie pisz do mnie, proszę cię! Tak spragniona. Ale czego? A, bo to leży, tak? Cię tak do Czechów gra w tle, no i nie pomyliłem się z tego, co mi się wydaje. Kubeł weź, ej, młody. Nie lubię tego, głupio powiedziałem, nie lubię tego określenia młody. Nie mogę nic tu zrobić, naprawdę. Muszę przejść w drugą stronę, prawda? No. Okej. Co? Co się dzieje? Tam była studnia, ale... Chcecie pić, tak? Tak spragniona, tak spragniona. I have something for you, yo. Tu jest studnia. Pusty, ale weźmy go. Trudno będzie tak się napić.
Trudno będzie tak się napić? No zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz, nie ma już wody? Ale ja chcę użyć tego! Ja nie chcę użyć tego! Zaraz, zaraz, zaraz. Water drown from the well. No tego, no tak, to jest... Nie, to chodzi o to, że to jest nawieracz wody. Ale trudno by się tak... Trudno tak pić. Garnek nie wezmę. Nic. Owoce. Pusty wazon. Nic tu nie ma. Kubek! Oczywiście, że kubek. Weźmy go. Mamy pusty kubek. Wydaje mi się, że trochę szybciej będzie tutaj rozgrywka. No też wolniej ze względu na to, że tego. Okej, wypełnijmy kubek. Coś stoi przy studni? Mały kawałek papieru. Las. Pewnego razu mama powiedziała: przejdźmy się na spacer. Nie chciałam, ale mnie zaciągnęła za rękę do lasu. Tak jak zwykle. Po przebyciu długiej drogi matka powiedziała, żebyśmy odpoczęły. Powiedziała, zostań tu. I siedziałem tam cały czas. Zrobiło się ciemno, przestraszyłem się. Było tak ciemno, że nie było nic widać. Tak się bałam. Zamknąłem me oczy i porozmawiałem z nim. Jakie jest twoje imię? Jakie jest twoje ulubione jedzenie? Czego nie lubisz? Byłam zdziwiona. W ogóle nie był do mnie podobny. Rozwoje niejaźni, jak nic. Cześć, kocie. La 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 la. Dajmy jej kubek. Z wodą. Woda! Dzięki. Naprawdę chciałbym się pić. Obudziłam się tu, ale nikogo nie było w pobliżu. Tak się bałam się ruszyć. Allen, wiesz, co to za miejsce i po co tu jesteśmy? Sen, naprawdę? Czy to może być prawda? Zdziwiałam się faktem, że wygląda na to miejsce wygląda na to na to miejsce, w którym kiedyś mieszkałam. Erika tu nie ma. Przeważnie zawsze jest w moich snach i trzyma mnie za rękę. Bardzo strasznie jest tak chodzić samemu. Rick. Allen, to prawda, nie jestem sama. Poza tym to jest sen. Mogę po prostu się obudzić i wszystko wróci do normalności. Dobra, pobawmy się. To jest pierwszy raz, kiedy mogę się pobawić z kimś we śnie. I z kimś innym niż z Rickiem. Te słowa na tym znaku są zbyt trudne dla mnie do odczytania. Ale czy ty je możesz, Allen, odczytać? Wygląda na jakąś zagadkę. Spójrz na to. Nie wygląda ciekawie. A i nie biegnij zbyt szybko. Dość wolno chodzę. Nie zostawiaj mnie samej, dobrze? Hej, hej! Czytać? Czytasz? Przeczytaj znak. Dwie ścieżki wyglądają na takie same. Ale ich koniec jest lekko inny. W jaki sposób? Odpowiedź liczbą. 1, 2... Mam wybrać? Czy to jest odpowiedź? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ale nie rozumiem. Nie przeczytałem tego. Wow, przeczytałeś to wszystko, jesteś niesamowity. Nienawidzę się uczyć. Więc przeważnie uciekam z zajęć. Co powoduje, że nauczyciel się denerwuje. Ale mogę odczytywać godzinę. Czy to nie jest cudowne? Jeszcze raz przeczytajmy. 1, 2, 3, 4. Przeczytałeś? Przeczytałeś? Powiedz. Nie zwal tego. I idź od najmniejszej liczby w górę. Bez spacji. Źle. Lekko się różni od siebie. Grzybami prawdopodobnie. Jednak ja na razie muszę zakończyć nagrywanie. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Gra się wydaje naprawdę ciekawa.
i przejmująca. Dlaczego tak smutno musi być? Tak czy inaczej, wielkie dzięki za oglądanie i zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko.